Jeżeli dziwi Was to wszystkich, dlaczego teraz gospodarka stoi, dlaczego ze względu na kilka zachorowań, jakieś rzekome trupy, dlaczego gospodarka się nie rusza, dlaczego jest wszystko zablokowane, to ja chciałbym Wam przedstawić odpowiedź na to. Bo oni liczyli, czyli chcieli zahamować rozwój gospodarczy całego świata, że cały świat podpisze protokół z Kioto. I uda się im zahamować rozwój gospodarczy całej kuli ziemskiej. Tymczasem, ku ich przerażeniu, nawet ten czarny, bo ten, znaczy ten czerwony w USA, bo on tak poskrobać, to jest... Tak, widzicie, już w 2014 roku, bo z tego roku jest ta wypowiedź, już wtedy było panu Mike wiadomo, że są pewne plany, aby zahamować rozwój gospodarczy całego świata. No i właśnie jesteśmy tego świadkami. Jesteśmy świadkami, jak gospodarka całego świata stoi. Nie ma, nic się nie porusza do przodu, granice są zamknięte, nie ma eksportu, nie ma importu, wszyscy się niby boją, ale ten strach jest wymuszony. Dlaczego? No bo tak, taki był plan, że do tego ma dojść. I to już nie jest plan z 2014 roku, tylko dużo, dużo starszy, ale dokładnie dopracowany. No i poczekano, aż się znajdzie pretekst, wymyślono pretekst, czyli wykorzystano obecność rzekomej zarazy, która jest tak samo jak i trypel jest i jest kiła i nikt jeszcze no, nie wpadł na pomysł, żeby wykorzystać obecną epidemię syfilisa, żeby zamknąć wszystkie granice, no ale widzicie, ale kiedyś jakiś pretekst trzeba było wymyśleć, znaleźć, wykorzystać, no i właśnie został wykorzystany. W opisie zamieszczam link do tego filmu i polecam Wam go odsłuchać i się zastanowić nad tym wszystkim.